Burzę w polskim showbiznesie robi obecnie 24-letni Jan, czyli Jan Rozmanowski. Obecnie, w roku 2023, stał się on bezsprzecznie jedną z najbardziej nieoczekiwanych i pożądanych gwiazd polskiego showbiznesu. Urokliwa wschodząca gwiazda, człowiek wielu talentów, piosenkarz łączący operę z popem, tekściarz, model i tancerz podbija TikTok dzięki swojej urodzie i wsparciu swoich fanów i fanek, którzy tworzą niezliczone kompilacje filmików i galerii zdjęć. Punktem zwrotnym jego kariery okazały się eliminacje do Eurowizji, których stawił się po namowach swoich fanów. Niezapomniany kultowy występ w czarnym odzieniu do mrocznego kawałka Gladiator nie zapewnił mu wygranej w starciu z inną uczestniczką, Blanką, ale zaskarbił mu sympatię i trampolinę, dzięki której większość polskiej widowni miała szansę go poznać. W każdym wywiadzie zawsze porusza się kilka oczywistych kwestii, m.in. że występował na deskach Opery Narodowej, a także poruszany jest akcent jego dzieciństwa, gdzie to wychowywał się w muzycznej rodzinie. Ja jestem z muzycznej rodziny, u mnie w domu zawsze bardzo sztuka była żywa i bardzo się to kultywowało. Od dziecka zawsze coś z muzyką robiłem i to było po prostu takie trochę w ustawieniach domyślnych. Muzyką zawsze będę się zajmował. Jasiek to jest taka artystyczna dusza, on tak śpiewał już jak miał 1,5 roku, jeszcze dobrze nie mówił i nigdy nie fałszował. Janek nie jest debiutantem w polskich mediach. W 2013 roku, gdy miał 14 lat, można było go zobaczyć w pierwszej edycji programu Nasz Nowy Dom, gdzie pokazana jest przemiana ponad 100-letniego domu jego babci. Ma 7 rodzeństwa, gdzie gromadka wiekowo przedstawia się w następującej kolejności. Antonina, Amelia, Maciek, Janek, 4 w kolejności, Franek, Max, Zuzia i Lena. Wczoraj właśnie rozmawiałem z mamą i mój brat przyszedł i powiedział, czemu o mnie nie mówisz? Mówisz o mamie, a o mnie nie mówisz, ja cię tak wspieram. Także pozdrawiam Maksia w takim razie. Niewątpliwie prestiżu jego wizerunkowi dodaje fakt, że parę lat spędził za granicą w Irlandii Północnej, gdzie wraz z rodziną w wieku 16 lat przeprowadził się do miasta Lurgan, gdzie kontynuował naukę w Flynn Performing Arts School. To się traci trochę grunt pod nogami, jak to się wyjeżdża. Wszyscy moi znajomi szli do szkół, tutaj zmieniali szkoły akurat, a ja zmieniałem wszystko. Łącznie z językiem, łącznie z edukacją, bo ten system edukacji jest zupełnie inny. A potem jeszcze przez 3 lata studiował wokal na londyńskiej uczelni BIMM. Zdałem tą szkołę, skończyłem z najlepszym wynikiem w całej szkole. Udało mi się ratować i na koniec wyszło wyratować, słyszałaś. W związku z kryzysem wywołanym pandemią wrócił do Warszawy. Podpisał kontrakt z wytwórnią Fonobo, która ma w swoich szeregach m.in. Ralfa Kamińskiego, którego supportował podczas jego trasy koncertowej. W 2020 roku wypuścił swój pierwszy własny numer Do You Wanna Come Over? Przyjemny utwór, do którego powstał klip z jego bardzo jasnym i przystępnym wizerunkiem. W międzyczasie powstały też inne pojedyncze, niekoniecznie lekkie utwory, takie jak Smile, czyli historia zjawiska zwanego Friendzone, oraz One Missed Call, którego tekst nawiązuje do niepokoju związanego z sytuacją, gdy ktoś nie odpowiada na nasz telefon. Teksty obu piosenek powodują, że każdy słuchacz może się z nimi w łatwy sposób utożsamić. Jak często Jan wspomina, w jego utworach wykorzystuje swoją wiedzę muzyczną, która pozwala mu eksplorować świat muzyki i zawierać elementy różnych epok. Szczególnie wyraźnie słychać wpływy operowe i mieszanie się wielu głosów. Inspirowałem się trochę barokiem. Czy barokiem, czy ogólnie jakby muzyką klasyczną z różnych jakby epok. No ja śpiewałem w chórze, dla mnie to jest duża część mojego rozwoju. Te harmonie bardzo głęboko gdzieś we mnie siedzą. W 2022 roku wydał epkę Power, która na swój sukces musiała poczekać rok. Płytka miała na celu pokazać ludziom, że chce zerwać z wizerunkiem ułożonego chłopczyka na rzecz mocniejszego brzmienia. Ja zawsze byłem tą gwiazdą, zawsze chciałem nią być. To było zawsze chowane jakby gdzieś, żebym był tym właśnie grzecznym, ułożonym chłopcem. Idź, śpiewaj w operze i bądź ładny i grzeczny. No, takie były oczekiwania i je spełniałem bardzo długo. No i tutaj się trochę od nich uwalniam. W czerwcu 2022 zaczął pracę nad swoim opus magnum, czyli Gladiatorem, który ujrzał światło dzienne jesienią i którym zachwycił swoją widownię do tego stopnia, że ci zapragnęli, aby z tym hitem pojawił się w eliminacjach do Eurowizji w lutym 2023 roku. Strój do występu komponował mu Dominik Więcek.
I to właśnie jego Jan poprosił o stylizację do występu na żywo w Telewizji Polskiej. Stylizację moim zdaniem znakomitą, bardzo udaną. Jan miał na tym występie czarne, skórzane spodnie, rozsuwane dzwony, czarny, krótki top. Kluczem tej stylizacji była fantastyczna, świetna, skórzana, wysoka rękawica. Ona sięgała tutaj aż do ramienia. Jan, co ciekawe, miał jeszcze nausznik. Niestety ten nausznik właściwie odpadł zaraz podczas tego występu. Nikt go do dzisiaj nie znalazł. Ludzie oceniający jego występ często są zdania, że chłopak fałszuje, natomiast należy wziąć pod uwagę fakt, że każdy z występujących w tych eliminacjach artystów usłyszał ten sam zarzut, a spowodowane było to najzwyczajniej w świecie złą organizacją udźwiękowienia. Innymi słowy, każdy z artystów, nie tylko Jan, wypadł źle. Po eliminacjach Jan dostał przydomek demoniczny. On jest może taki bardzo demoniczny. Były jakieś procenty? Nie, ja po prostu się tak zachowuję. Czuję się jak Szrek na bagnie. Elo. Niedawno rocznicę obchodziła jego epka, którą wydał w 2022 roku w marcu. Stała się rozchwytywanym towarem po sukcesie Gladiatora, a jej kopie rozchodziły się do fanów jak ciepłe bułeczki w charakterystycznych srebrnych kopertach. Na chwilę obecną Jan nareszcie doczekał się szansy na własną trasę koncertową, więc możemy liczyć na więcej wspaniałych zdjęć i filmików. Ciekawostki. Na chwilę obecną Jan posiada dwa tatuaże, każdy na innej ręce. Na lewym nadgarstku prezentuje się uśmiechnięte serce, na prawym przedramieniu widać napis Power, który jest jednocześnie tytułem jego debiutanckiej epki. Jeżeli mógłbyś dzisiaj zamienić się w dowolne, jakiekolwiek zwierzę, jakie by to było i dlaczego? Interesting. Myślę, że jakiegoś ptaka. To mnie bardzo fascynuje. W sensie to jest takie dosyć też oczywiste, że latanie, tak? Ale myślę, że to by było fajne. Albo w pszczołę może. To ostatnio widziałem, że one widzą w ultrafiolecie. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest. Ale może tak. Czyli jesteś usmarowany w teledysku Gladiator. To jest wymyślony jakiś z węglem aktywnym. Masz może jakieś fajne marzenie? Nie, ja mam same głupie marzenia. Don't tell me by my sins, I'm really kind of it's alright. To, ta kamera, to jest... Chyba, że im to wyszło niechcący, nie, że... Kurwa, nie mogę... Waldek, nie ostrzy mi dwójka, czekaj! Wziął tą kamerę, wiesz, i machał, nie? Czy jesteś troszeczkę przytłoczony? Jak to wygląda? Jestem troszkę przytłoczony, leży mokre pranie leży w pralce.